80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to oczywiście dobra okazja, aby przypomnieć chełmskie wątki, a przede wszystkim oczywiście chełmskich uczestników Powstania Warszawskiego, bo oczywiście w tym niezwykle ważnym, takim symbolicznym wydarzeniu z historii Polski uczestniczyli Polacy z obszaru całego kraju, a więc również i chełmianie. Oczywiście różnie można potraktować tą kategorię, bo z jednej strony były to osoby urodzone w Chełmie, mamy kilku takich uczestników. Osoby, które znaczną część życia spędziły w Chełmie, chociażby wykonując różnorodne obowiązki. Były też osoby, które pełniły służbę w Chełmie, a w okresie międzywojennym w Chełmie stacjonowały dwie duże formacje wojskowe, 7 Pułk Piechoty Legionów i 2 Pułk Artylerii Ciężkiej, nie mówiąc o szpitalu okręgowym numer 2, głównej placówce tego okręgu, która właśnie działała w Chełmie. Więc ci żołnierze też ich można potraktować jako chełmian. Są również osoby, które ukończyły chełmskie szkoły. Tutaj przede wszystkim ówczesne Państwowe Gimnazjum imienia Stefana Czarnieckiego w Chełmie, czyli dzisiejsze pierwsze liceum ogólnokształcące. Oprócz osób związanych z miastem Chełm, warto też pamiętać o osobach, które były związane z okolicami Chełma, można powiedzieć, tak, z obszarem powiatu chełmskiego. Rzecz ciekawa, że często byli to nauczyciele. Rzeczywiście II wojna światowa była takim okresem, gdzie nauczyciele uczestniczyli w wielu działaniach konspiracyjnych, również i w walkach. Warto też pamiętać o przedstawicielach ziemiaństwa. I tutaj taką symboliczną postacią jest właścicielka Świerż, pani Maria Tarnowska, którą też można właśnie z racji tych związków ze Świerżami potraktować jako chełmskiego uczestnika Powstania Warszawskiego. Zagadnienie, myślę, że jest dosyć interesujące, no i tutaj dzięki współpracy z panem Januszem Krzywickim, emerytowanym nauczycielem matematyki, kilka lat temu przygotowaliśmy publikację Chełmianie w Powstaniu Warszawskim. Ta publikacja to oczywiście biogramy chełmskich uczestników powstania. Udało się tutaj zgromadzić 96 biogramów. One są różnej wielkości, w zależności oczywiście od posiadanych materiałów, ale wiele postaci jest niezwykle symbolicznych i ciekawych. No i żeby tak już przejść do konkretów, to niewątpliwie należałoby rozpocząć, a jak są rocznice Powstania Warszawskiego, to trzeba przyznać, że zawsze ta postać jest przypominana w Chełmie. Chodzi o Cypriana Odorkiewicza. Nie był osobą urodzoną w Chełmie, ale jest w tej kategorii osób uczniów związanych z Chełmem, bo rzeczywiście chodził do rosyjskiego gimnazjum w Chełmie. Później, kiedy już w czasie I wojny światowej instytucje rosyjskie zostały ewakuowane i Chełm został zajęty przez oddziały austriackie, została powołana Szkoła Filologiczna Chełmska, został uczniem tej szkoły. No, już po odzyskaniu niepodległości Szkoła Filologiczna została przekształcona w gimnazjum imienia Stefana Czarnieckiego. Był jednym z pierwszych absolwentów tej szkoły. Później powrócił do Chełma po pobycie w innych miejscowościach i, rzecz ciekawa, zaangażował się w działalność samorządu chełmskiego. Od roku 1925 był szefem Wydziału Ogólnego Magistratu, czyli ówczesnego Urzędu Miejskiego. Sprawował tę funkcję prawie przez 10 lat i rzeczywiście był jednym z takich istotnych urzędników, odgrywających tutaj dosyć istotną rolę. Z racji tego, że był również kombatantem, bo jako uczeń wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej, to również zaangażował się w działalność organizacji kombatanckich. No i między innymi, ciekawa, był jednym z inicjatorów ufundowania w Chełmie pomnika nieznanego żołnierza. To początkowo miał ten pomnik się nazywać. Z czasem powstał pomnik poległych. Ten pomnik, który do dzisiaj mamy na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego, który jest już odbudowany, bo niestety po II wojnie światowej został zniszczony,
ale ten pierwszy pomnik, który został odsłonięty uroczyście w roku 1930, to między innymi była inicjatywa Cypriana Odorkiewicza. Później, rzecz ciekawa, kandydował na prezydenta Chełma. W roku 1934 odbyły się kolejne wybory do Rady Miejskiej. W tamtym systemie prezydenta wybierała Rada Miejska i właśnie zapowiadano, że będzie kandydował. Ostatecznie nie kandydował, ale był dosyć mocno tutaj wspierany, że będzie jak najbardziej odpowiednim kandydatem. Ostatecznie tym prezydentem Chełma nie został i przeniósł się do Warszawy. I tutaj też dosyć ciekawa historia, bo na osobiste zaproszenie Stefana Starzyńskiego, ówczesnego prezydenta Warszawy, został zaproszony do Warszawy i tam rozpoczął pracę w służbach miejskich. Pracował w wodociągach warszawskich. No i w takiej sytuacji została go wojna. Po rozpoczęciu okupacji bardzo szybko zaangażował się w działalność konspiracyjną. Przyjął taki bardzo charakterystyczny pseudonim Chrybar. Ten pseudonim utworzono od pierwszych liter imion jego córek, które, nawiasem mówiąc, przez cały okres okupacji mieszkały w Pokrówce pod Chełmem, gdyż z Pokrówki pochodziła żona Cypriana Odorkiewicza i przez cały okres wojny właśnie tutaj przebywała wraz z córkami. A Chrybar rozpoczął działalność konspiracyjną, był związany z taką organizacją Unia, która z czasem została połączona z Armią Krajową. No i w momencie wybuchu powstania Cyprian Odorkiewicz stanął na czele struktur wojskowych prowadzących działania na Powiślu. Został utworzony batalion pod nazwą Unia Chrybar. Właśnie ten jego pseudonim był również używany jako nazwa oddziału. No niestety te działania na Powiślu dosyć szybko się zakończyły. Tutaj powstańcy musieli się wycofać, ale żołnierze grupy Chrybar prowadzili później działania jeszcze w innych częściach Warszawy. No i właśnie do końca powstania rzeczywiście był to oddział niezwykle aktywny. Po upadku powstania Cypriana Odorkiewicza trafił do niewoli, jak wielu żołnierzy Armii Krajowej. No niestety po II wojnie światowej no, nie mógł powrócić do Chełma. No, miał świadomość, co się tutaj dzieje, co się dzieje w Polsce, rządzone już przez nowe władze komunistyczne. Pozostał na emigracji. Przebywał i we Francji, i w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie zmarł w Monachium w roku 1966. Udało mu się sprowadzić rodzinę za granicę, więc mieszkał tam z rodziną. Rzecz ciekawa, że po jego śmierci, dzięki rodzinie, która tutaj pozostała, pojawił się w Chełmie nekrolog informujący o śmierci Cypriana Odorkiewicza. Więc został jakby w ten sposób przypomniany. Po wielu latach takiego w sumie zapomnienia, kiedy w sumie i o Powstaniu Warszawskim niewiele mówiono i o Cyprianie Odorkiewiczu już w latach 90. coraz częściej przywracano pamięć o jego działalności. Tutaj rzeczywiście rodzina z Pokrówki dosyć aktywnie przypominała tą postać, szczególnie pan Krzysztof Prost, który właśnie zwykle w rocznicę powstania czy w radiu prezentował informacje o Cyprianie Odorkiewiczu, czy również i w chełmskiej prasie. Więc był ciągle przypominany, pojawił się pomysł, żeby jedna z ulic otrzymała imię Cypriana Odorkiewicza. No i myślę, że rzeczywiście jest dzisiaj taką postacią, którą najczęściej się przypomina z okazji Powstania Warszawskiego, do której najczęściej się wraca. W powstaniu uczestniczyły również panie. Mamy tutaj kilka właśnie, myślę, ciekawych postaci, jak chociażby Danuta Marzyńska, pseudonim Boja, która była żołnierzem batalionu Parasol, tego słynnego harcerskiego batalionu Parasol. Poległa już 2 września 1944 roku w wieku 19 lat. A była osobą urodzoną z Chełma. Inną taką postacią jest niewątpliwie też ciekawą Teresa Leśnicka, Afeltowicz, urodzona w obecnym Srebrzyszczu, dawnym Srebrzyszczu, wywodząca się ze znanej rodziny, bardzo patriotycznej, bo
i ojciec, i stryjowie brali udział w różnorodnych działaniach, chociażby w wyzwalaniu Chełma w 18 roku. Ona w okresie II wojny światowej została żołnierzem Armii Krajowej. Pełniła funkcję łączniczki Wydziału Łączności Technicznej Komendy Głównej Armii Krajowej, więc rzeczywiście odgrywała tam dosyć istotną rolę. Przeżyła powstanie, trafiła do niewoli. Przebywała we Włoszech po zwolnieniu z niewoli, gdzie wstąpiła do II Korpusu Polskiego. No ale już niestety nie mogła powrócić do kraju. Mieszkała przez wiele lat w Wielkiej Brytanii. Zmarła w roku 1994, ale przebywała w Chełmie już w latach 90. Jej prochy przewieziono do Chełma i zostały umieszczone w grobowcu lechnickim na cmentarzu parafialnym w Chełmie. Warto też pamiętać, że w bazylice na Górze Chełmskiej jest tablica poświęcona Teresie Lechnickiej Afeltowicz. Inną taką panią, o której już wspominałem, panią związaną ze Świerżami, była Maria Tarnowska. No, rzeczywiście wyjątkowa postać, bo pochodziła z takiej znanej arystokratycznej rodziny światopek czetwertyńskich. Była urodzona w Milanowie, na Lubelszczyźnie. Była żoną hrabiego Adama Amora Tarnowskiego, dyplomaty Austro-Węgier. Ciekawa, że przez wiele lat był ambasadorem w różnych miejscach, w Paryżu, w Dreźnie. Nawet był w okresie już I wojny światowej brany pod uwagę jako kandydat do stanowiska ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier. Postać dosyć ciekawa. Jego żona, czyli Maria Tarnowska, zaangażowała się z kolei w okresie I wojny światowej w działalność Czerwonego Krzyża. No i w okresie międzywojennej, kiedy Tarnowscy właśnie związali się z Chełmem, wtedy to zakupili majątek Świerże, który był traktowany jako taka letnia rezydencja. Oni głównie mieszkali w Warszawie, ale przyjeżdżali na wakacje do Świerży i byli właścicielami Świerży do 1939 roku. Więc działała w okresie międzywojenny w Polskim Czerwonym Krzyżu, była nawet wiceprezesem zarządu głównego PCK. No i w okresie II wojny światowej również prowadziła działalność charytatywną. Była też prezesem i wiceprezesem PCK i angażowała się w różnorodne działania. No i z czasem związała się z ZWZ-AK. Otrzymała stopień porucznika początkowo, że ciekawa, że w okresie powstania została awansowana do stopnia majora. W okresie powstania odegrała dosyć istotną rolę w kwestiach ewakuacji ludności cywilnej, to ona między innymi toczyła rozmowy z Niemcami na temat ewakuacji tej ludności. No i odegrała też pewną rolę w negocjacjach związanych z kapitulacją powstania. Posługiwała się bez problemu językiem niemieckim, zresztą nie tylko. Rzeczywiście mogła tutaj pośredniczyć w tego rodzaju działaniach. No po wojnie niestety musiała opuścić na pewien czas Polskę. Mieszkała w Szwajcarii, w Brazylii. Ostatecznie powróciła do kraju. Zmarła w roku 1965 w Warszawie. To są oczywiście takie wybrane biogramy. No akurat zaprezentowałem takie biogramy, które są w miarę obszerne. Niestety w wielu przypadkach te biogramy są dosyć skromne, bo właściwie jest tylko informacja, że był żołnierzem pewnej formacji uczestniczącej w powstaniu. No albo zginął, ale udało mu się przeżyć wojnę. Generalnie zagadnienie niewątpliwie wymaga jeszcze jakby prac historycznych. Zagadnienie jest otwarte. Na pewno w tej publikacji, która już ukazała się kilka lat temu, nie ujęliśmy wszystkich. Zresztą ciągle gromadzimy materiały z panem Januszem Krzywickim. Być może kiedyś zostanie wydana druga publikacja, wznowienie tej publikacji z rozszerzonymi biogramami, czy z większą ilością biogramów. No ale generalnie ten wątek właśnie udziału ludzi związanych z różnorodnym sposób z Chełmem sądzę, że jest dosyć ciekawe. No i taki warty przypominania, no a w tym roku ta okrągła rocznica powstania jest jakby najlepszą okazją, żeby te wszystkie powstania